Dzień dobry, witam Was u mnie na kanale. Ja nazywam się Karolina Szyszka i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o panelach laminowanych, panelach podłogowych, tak też o nich się mówi. Natomiast panel laminowany to właściwa nazwa i dzisiaj o nich opowiem. Opowiem jednak w tym złym kontekście. Powiem Wam, dlaczego nie lubię tego rozwiązania, nie polecam, a wręcz zachęcam, żeby nie stosować paneli laminowanych we wnętrzach. Jest to bardzo popularne rozwiązanie i wiem, że wielu z Was w tym momencie może się oburzyć. Dlaczego ona tego nie poleca? Ja mam to u siebie i świetnie się to sprawdza. No właśnie, moi drodzy, jeżeli uważacie, że Wam się to sprawdza, że Wam to odpowiada, to oczywiście stosujcie te rozwiązania. Ja też jako projektant wnętrz, jako architekt wnętrz mam przetestowane różnego rodzaju rozwiązania i, co ważne, mam swoje upodobania. To nie jest tak, że polecam wszystko. Polecam to, co lubię i co uważam, że jest dobre. I dlatego nie polecam paneli laminowanych. Więc zanim zacznę tutaj mocno krytykować to rozwiązanie i odradzać, polecać Wam inne rozwiązania, pamiętajcie, że to, co wybieracie do swoich wnętrz, powinno być zgodne z Wami. Panele laminowane oczywiście mają też swoje plusy, ale ja dzisiaj nie o tym będę mówić. Powiem, dlaczego tego rozwiązania nie lubię. Na początek skupmy się na tym, czym są panele laminowane, ponieważ mamy właśnie taką ogólną nazwę, taką powiedzmy bardziej potoczną, że to są panele podłogowe. Natomiast mamy jeszcze panele winylowe, no i to wszystko jest takie trochę podobne, a jednak różni się od siebie. Dlatego warto wiedzieć, czym są panele laminowane. Najbardziej popularne rozwiązanie, jeżeli chodzi o podłogi i rozwiązania budżetowe. Panele laminowane to rozwiązanie, które ma za zadanie zastąpić wizualnie na przykład drewno na podłodze. Tak jest najczęściej. Panele oczywiście są produkowane przez bardzo różnych producentów. Jest ich mnóstwo do wyboru, więc ciężko nawet czasami wybrać, zdecydować się na konkretne. Z czego składa się panel laminowany? Główną warstwą panela laminowanego jest warstwa nośna, która ma za zadanie odbierać wszystkie obciążenia, czyli na przykład to, że my chodzimy po tej podłodze i dzięki temu ten panel dobrze czy też jakoś tam pracuje. I tutaj ten trzon, ta warstwa nośna jest zrealizowana z płyty MDF. To trochę gorzej, to trochę słabsze rozwiązanie, albo z płyty HDF. To są tak naprawdę zmielone wióry połączone różnego rodzaju akrylami, żywicami, tak żeby oczywiście to wszystko było zwarte i spójne. Następnie, idąc wyżej, mamy warstwę dekoracyjną i to jest to, co wizualnie nam się podoba lub nie podoba. To, co ma na przykład imitować drewno, czyli takiego rodzaju nadruk, jakieś usłojenie i oczywiście kolor. Na samą górę idzie warstwa ochronna, która ma za zadanie chronić całe to, te wszystkie warstwy, które znajdują się pod spodem. Tych warstw może być tam jeszcze więcej, w zależności od producentów, tak jak powiedziałam. I teraz ta warstwa ochronna też może mieć bardzo różne jakości, ma różne klasy, więc w zależności od tego, czy stosujemy ten panel do przestrzeni bardziej komunikacyjnej, bardziej może nawet publicznej, komercyjnej, czy też właśnie na przykład do sypialni, no to powinniśmy wybierać różnej klasy te produkty, tak żeby były odpowiednie do intensywności używania. I oczywiście mamy bardzo różne jakości tych wszystkich elementów, o których opowiedziałam. Im lepsza jakość, tym lepszy panel, im niższa jakość, tym szybciej ten produkt się zniszczy. Okej, wiemy, czym jest panel laminowany, przejdźmy w takim razie do konkretów. Powiem Wam, dlaczego nie polecam tego rozwiązania. Pierwsza sprawa to słowo, które już tutaj padło, czyli imitacja. Wszelkiego rodzaju imitacje we wnętrzach nie są zgodne z moją taką naturą projektową. Czyli jeżeli chcemy udawać, że coś jest drewnem, że coś jest szkłem, że coś jest rośliną, a po prostu tym nie jest, to ja do tego mam zawsze pewne wątpliwości. Oczywiście ta drewnopodobność, ta podobność do oryginalnych materiałów bierze się najczęściej z tego, że chcemy na przykład, by ten materiał miał inne właściwości, więc producenci wymyślają na przykład sztuczne rośliny po to, żeby zawsze pięknie wyglądały, nie trzeba było się nimi przejmować i dzięki temu, mimo tego, że na przykład nie mamy dostępu do światła, no to roślinę możemy we wnętrzu mieć. I właśnie tak też jest z podłogą drewnianą i drewnopodobną. Po prostu ona ma inne właściwości, udaje drewno, ale drewnem nie jest. Dla mnie takie rozwiązanie jest na starcie skreślone. Następna kwestia to ograniczona trwałość. Ten punkt jest mocno związany z tym, jakiej jakości w ogóle kupimy produkt, jakiej jakości kupimy panele, no bo wiecie, są panele za 15 zł za metr kwadratowy, a są takie za 200 zł albo i więcej. Więc tutaj ta różnica zdecydowanie może być ogromna. Tak czy inaczej, ten panel zupełnie inaczej pracuje niż drewno. Ja cały czas będę mówić o tym drewnie, no bo one
te panele mają za zadanie udawać drewno, prawda? Więc tutaj będę mówić o trwałości w kontekście drewna. Oczywiście nie ma rzeczy niezniszczalnych, pogódźmy się z tym, bo ja wiem, że najbardziej chcielibyśmy, żeby coś było zawsze piękne, zawsze wyglądało tak jak w dniu montażu. Natomiast nie ma rzeczy niezniszczalnych, zawsze się coś niszczy, ale ten sposób niszczenia może być bardziej korzystny lub mniej. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o uszkodzenia mechaniczne przy panelach laminowanych, warto pamiętać, że ten produkt jest nieodnawialny. Czyli panele nie podlegają renowacji, chyba że po prostu wyciągniemy jeden panel i wymienimy na nowy. Na tym polega renowacja. Natomiast jeżeli chodzi o punktowe uszkodzenia, o przerysowania, to nie ma opcji, żeby taki panel podłogowy odnowić. Czyli jeżeli w dniu montażu, dzień po montażu, rok po montażu zarysujemy panele i będą one na tyle mocno zarysowane, że będzie nas to razić, już będziemy po prostu mieli dość tej źle wyglądającej podłogi, to jedyne co możemy zrobić, to wymienić po prostu podłogę. Przy drewnie natomiast możemy punktowo odnawiać deskę albo cyklinować i szlifować na większej powierzchni. Kolejny punkt, który jest minusem dla mnie, to jest bardzo duża wrażliwość na wodę i na wilgoć. No właśnie. A bierze się to przede wszystkim z tych warstw, które mamy pod warstwą ochronną. No bo warstwa ochronna sama w sobie jest takim jakby plastikiem, więc z nim się nic nie dzieje, jeżeli chodzi o wodę. Natomiast jeżeli ta woda dotrze pod panel, do jego środka, to panele automatycznie, momentalnie spuchną. I oczywiście mamy teraz na rynku panele, które wytrzymują dłużej, gdy wylejemy wodę na te panele. Natomiast pamiętajmy, że żaden panel dostępny na rynku nie jest wodoodporny. Chyba że mówimy o panelach winylowych, ale to jest inny temat i o tym nie dzisiaj. Akustyka. Bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o wnętrza. Najbardziej o nim pamiętamy i o nim myślimy w momencie, gdy ta akustyka jest zła. Kiedy ta akustyka nam przeszkadza? Jaka ona powinna być? Najlepiej, gdy te wnętrza nie dudnią, nie ma pogłosu, prawda? Wtedy w tym wnętrzu jest przyjemnie. No właśnie, jeżeli chodzi o panele laminowane, to one niekoniecznie korzystnie wpływają na akustykę wnętrza i wydają bardzo niekorzystny dźwięk, gdy po nich chodzimy lub coś spadnie właśnie na naszą panelową podłogę. I oczywiście mamy przez producentów bardzo przyjemne rozwiązania pod tytułem podkład do paneli, który może być bardziej akustyczny i może bardziej zadbać o akustykę i dźwięk, gdy chodzimy po tej podłodze. Natomiast nigdy, 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 nigdy nie będzie to taki dźwięk jak w przypadku prawdziwego drewna. Kolejna ważna kwestia, o której warto wiedzieć, a nie każdy ma tego świadomość, to, że panele laminowane gromadzą ładunki elektrostatyczne. Co to znaczy? Nic innego jak gromadzenie i przyciąganie kurzu do podłogi właśnie sztucznej, czyli naszych paneli laminowanych. Jakby na to nie spojrzeć, jest to według mnie bardzo duży minus. I ostatnia kwestia, o której chyba najmniej się mówi, ale okazuje się, że może być w ogóle najbardziej istotna, to rakotwórczość sztucznych tworzyw. O tym już mówi się bardzo dużo, natomiast nadal dla producentów jest to bardzo niewygodny temat, więc troszkę jest ten temat pomijany. Jeżeli zagłębimy się w ten temat i zastanowimy się nad składem takiej syntetycznej podłogi, no to właśnie może się okazać, że niektóre z nich, bo może też nie wszystkie, też trochę, wiecie, jest także na to nie ma takich bardzo szerokich badań. Nie każda podłoga została w ten sposób zbadana, natomiast niektóre badania wykazują, że tego rodzaju podłoga, czyli taka syntetyczna, przy użyciu niewłaściwego surowca, może być rakotwórcza. No i myślę, że to jest na tyle mocny argument, że naprawdę warto się zastanowić nad wyborem tego produktu. To są wszystkie najważniejsze minusy, jeżeli chodzi o panel laminowany. Mam nadzieję, że rozumiecie mnie teraz, dlaczego nie polecam tego rozwiązania. Mimo tego chciałabym odpowiedzieć na pytanie, czy w swojej pracy projektowej takie rozwiązania stosuję. U mnie w pracowni, w grupie Nono, po prostu ich nie polecamy, ponieważ właśnie mamy takie, a nie inne przekonanie o tym produkcie. Dlatego w pierwszej kolejności zawsze namawiamy na drewno. Poza tym mamy też takie szczęście, że najczęściej przychodzą do nas klienci, którzy właśnie to drewno rozumieją najbardziej i czują ten produkt. Są jednak sytuacje, że klienci
chcą po prostu panele laminowane, bo na przykład mają korzystniejszą cenę, bo na przykład mają takie przekonanie, że wolą sobie za 2 lata wymienić całą podłogę na zupełnie nową, albo jest to lokal na wynajem i nie chcą po prostu w to inwestować. Argumentów, wiecie, jest bardzo dużo i ja to też naprawdę rozumiem. Tak jak powiedziałam na samym początku, myślcie przede wszystkim o tym, czym są te wnętrza dla Was, jak chcecie, by wpływały na Was, no i jakie będą mieć przeznaczenie. To tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o mojej opinii na temat paneli laminowanych. Czy Wy również jesteście zwolennikami drewna i panele laminowane trzymacie od siebie z daleka, czy może jesteście miłośnikami tego produktu? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia za tydzień.